Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w filmie, którego jeszcze na moim kanale nie było, a mianowicie zrobimy sobie taki tydzień stylizacji. Pokażę wam, w co jestem ubrana. Bardzo często dostaję pytania, skąd top, kurtka, bluza, torebka. I dzisiaj mam nadzieję, że na wszystkie pytania wam odpowiem. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kurteczki jeansowej, którą później pewnie zdejmę, ale jest jeszcze bardzo wcześnie. Ona jest z New Yorkera, z tamtego roku. Pamiętam, że ją kupiłam właśnie jak byłam w ciąży i nadal ją noszę, jest taka szersza, bardzo, bardzo ją lubię. Myślę, że już jej nie dostaniecie, ale często takie podobne korteczki właśnie w New Yorkerze są. Do tego nałożyłam taki różowy top na ramionczkach. On ma taki bardzo, bardzo intensywny kolor i kupiłam go w New Yorkerze, możecie go nadal dostać za 19,90. Jak widzicie, tam mały gość. Ale dobra, przejdźmy do spodenek. Mam kolarki, które są z Reserve. Są świetne, zapłaciłam za nie tylko 29,90. Z tego co wiem, były ostatnio już wyprzedane, ale naprawdę są ekstra, nic nie prześwituje. Chodzi o buty, są to Nike Zoom 2000. One są tak wygodne, słuchajcie, to są chyba najwygodniejsze buty, jakie ja mam w swojej szafie. I do tego wszystkiego torebka Mojito, która ma prześwietny pasek. Ona również jeszcze powinna być na sklepie, możecie sobie śmiało szukać. Wydaje się mała, ale uwierzcie, że jest naprawdę bardzo pakowna. Tutaj jak możecie zobaczyć, jest dość szeroka, wszystko mi się spokojnie w niej mieści. I tak wygląda moja dzisiejsza stylizacja, na kolejną zapraszam was już jutro, czyli dla was za chwileczkę. Dobry kochani, w drugim dniu tego filmu. Ja jeszcze mam co prawda wilgotne włosy, ale to nic. Dzisiaj zdecydowanie cieplej i pokazuję wam, co mam na sobie. A mianowicie mam taką dłuższą sukienkę. Ona jest z New Yorkera, z tego sezonu. Kosztowała tam niecałe 50 zł i jest świetna, bardzo wygodna. Ma tutaj takie rozcięcie. Także równie wygodnie się chodzi w niej, jest na takich cieniutkich ramionczkach w moim ulubionym kolorze i powiem wam, że mi się ona tak spodobała, tak mi się dobrze ją nosi, że kupiłam również w kolorze czarnym. Do tego mam torebkę taką boho. Te torebki robi dziewczyna tutaj ode mnie z miasta, z Chełma. Jest przepiękna, mam już któryś sezon i naprawdę prezentuje się super. Do tego konwersy. Białe, zwykłe, standardowe i bransoletkę, którą również zrobiła ta sama dziewczyna, co torebkę. I tak się prezentuje moja dzisiejsza stylizacja, jak widzicie, na szybko, prosto, ale jakże wygodnie. Dzisiaj tak naprawdę na szybko, bo powinnam już wychodzić, odprowadzić Wiki. Także szybciutko mówię wam, co mam na sobie. Zacznijmy od gór. W ogóle o biżuterię też jest często dużo pytań. Jeśli chodzi o moje kolczyki, mam je z Apartu, to są takie kółeczka i zawsze mam tu samą biżuterię. Łańcuszek mój, ja dostałam go na urodziny i też mnóstwo pytań zawsze jest o niego. I Daniel mi go kupił u nas w Chełmie w sklepie jubilerskim Marex, tak samo jak tą bransoletkę. To jest taka blaszka z napisem Wiktoria i Filip i z tyłu ich daty urodzenia i stópki. Dobra, a jeśli chodzi o strój, mam taki biały, zwykły top. Bardzo go lubię. Top jest z Reserved. Patrzyłam, że jeszcze jest na stronie. On kosztuje 49,90. Do tego mam spodenki, chyba muszę je później przeprasować, które również są z Reserved. One są tutaj wiązane. Moje buciki, to mam dzisiaj klapki z CCC i uwaga, uwaga, kupiłam je za jedyne 25 zł. A są prześwietne. I na koniec torebka. Torebka jest z New Yorkera. Na takim szerszym materiałowym pasku. I ma coś takiego na przykład słuchawki. Się dzisiaj prezentuję w całości. I co? Widzimy się już jutro.
Witam Was serdecznie. Dzisiaj na maksa, na szybko. Szybciej chyba się nie da, bo jestem bardzo, bardzo prosto ubrana. Mam na sobie body, który jest z New Yorkera, na takich cieniutkich ramionczkach. Do tego jeansowe spodenki z Sinseya. Troszkę na mnie, słuchajcie, spadają. Rozciągnęły się, więc nie wiem, czy do końca mogłabym Wam je polecić. No ale najwyżej jakiś pasek i też można nosić. I białe konwersy. Dzisiaj bez żadnej torebki, ale spakuję wszystko do torby Filipa i idziemy na jakiś długi spacer. Bardzo wygodna stylizacja, sportowa i taka szybka. Spodnie, bluzeczka. Najpierw się z Wami witam rano, teraz późnym popołudniem, o tak Wam powiem. Idziemy na spacerek z Danielem i z dzieciaczkami. Ja się postanowiłam przebrać i mam na sobie sukienkę z Sinseya. Ona jest taka w kwiatuszki. Jedyny jej minus, że jest krótka i w praniu jeszcze bardziej się skróciła mi. No ale trudno. Ona ma przepiękne rękawki, jak możecie zobaczyć. Tutaj jest zakładana tak na zakładkę. Ja sobie powiem Wam szczerze, że ją tutaj szczepiłam, bo nie lubię, jak mi za bardzo widać dekolt. Do tego torebka z Guessa, mam już ją dobre kilka lat. Kolejny dzień, jak widzicie po mnie, jestem mega niewyspana. Włosy mam nieogarnięte, ale bardzo mi się śpieszy i muszę wychodzić. Tak naprawdę muszę Wam powiedzieć dwie rzeczy, co na sobie mam, bo torebkę i buty znacie. I jest to top z Sinseya na takich wiązanych ramionczkach. On bardzo ładnie wygląda, jak się ładnie zawiąże. Ja dzisiaj nie miałam czasu. Nieważne. Z taką przepiękną tutaj falbanką. Jest i spodenki, one są naprawdę z wysokim stanem. Kończą się też taką delikatną falbaneczką z kieszonkami. One są bardzo bezpieczne, nic tutaj nam nie wyjdzie, wygodne. Jedyny minus to troszeczkę, powiem Wam szczerze, się sprały, jeśli chodzi o kolor, ale ogólnie dalej wyglądają super. Kochani, dzisiaj już ostatni dzień, ostatnia stylizacja. Jak widzicie, ja naprawdę pokazuję Wam takie najprostsze rzeczy, najwygodniejsze, no bo tak się teraz ubieram, po prostu ma mi być wygodnie przede wszystkim. I dzisiaj mam na sobie taką białą koszulę, ona jest z Reserved i ona jest w rozmiarze XL. Ja chciałam, żeby była taka bardzo, bardzo duża, oversize'owa. Do tego mam spodenki. Spodenki niestety, muszę je tutaj poprzeczesywać. Spodenki są niestety z kropa, ale mam je chyba już 3 lata. Niestety ich nie dostaniecie, ale to takie, wiecie, typowe, zwykłe, klasyczne jeansy. Do tego moja torebka, która jest z Sinseya i buciki Nike, które... Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Coś innego pojawiło się na moim kanale. Mam nadzieję, że taki filmik równie miło obejrzeliście. I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!